Panie Marku, pierwsze skojarzenia, które przychodzą panu do głowy. Anna Maria Jopek. Kocham się. A nie, tego nie mogę powiedzieć, bo może pan. Mój kolega Marcin z korytarza by mi mógł coś złego zrobić. Ale nie, tak, kocham się w tym, co robi Anna Maria od samego początku. Od pierwszego nagrania, które dostałem. Zawsze trzymam za nią kciuki we wszystkich działaniach, które robiła, nawet na konkursie piosenki Eurowizji. No ale taka jak na tej płycie, to jest mi najbliższa. To jest płyta, której słucham od kilku dni i nie mogę się z tego wyzwolić. Tak jak powiedziałem tu dzisiaj podczas tego spotkania, dla mnie jest to muzyka, znaczy płyta, która brzmi jak XXI wiek, ale jednak jest sprzed wojny. Bo to są takie najpiękniejsze tanga z lat 30., które Anka wynalazła, poprosiła kolegów z Kuby, żeby to opracowali, właściwie głównie Gonzalo, i to brzmi jak światowy jazz, a jej głos brzmi świetnie. To pewnie wszystkie te zabiegi, które były zrobione w Miami w studiu, ale naprawdę jestem dumny z tego, że Anka sięgnęła po te nagrania, chociaż zawsze w takich razach mam taki w drugim gdzieś w tyle głowy taką myśl, po co, niech śpiewa swoje piosenki, ale jednak warto ocalić od zapomnienia takie rzeczy, których byśmy nie pamiętali, jak choćby Twe usta kłamią, którego ja nie znałem. No bo Ta ostatnia niedziela, czy Miasteczko Bełz, czy Rebeka, to są rzeczy znane, ale odkryła tutaj parę takich rzeczy, o których nie miałem pojęcia. Mówił pan o tym na konferencji. Pierwsze pana skojarzenie z tytułem płyty. Minione albo Minione. Tak, jak dostałem wiadomość z managementu Anki, że będzie nowa płyta pod tytułem Minione, to myślałem, że to chodzi o jakieś włoskie skojarzenia. Ja też miałem podobne, hiszpańskie jakieś, tak pięknie brzmi. Tak brzmi Minione, ale Minione, jako piosenki Minione, też jest bardzo dobrym pomysłem. Bardzo fajnie to wymyślone. Tytuł świetny. Pierwsze skojarzenia z tangiem? Znaczy nawet nie, bo tak jak zresztą Anka mówiła tutaj, Gonzalo nie jest specjalistą od tanga i oni to bardzo ładnie zrobili. Myślę, znaczy on głównie. Fortepian brzmi po prostu jak niebo. No, stare polskie piosenki zobaczone oczami innych muzyków, z innej kultury w ogóle, ale tak jak mówię, to brzmi jak klasyka światowego jazzu. Na koncertach zapowiada się prawdziwa uczta. No o tym Ania mówi, że właśnie urodziła się po to, żeby koncertować, i myślę, że ta płyta będzie zupełnie inna na koncercie. Oni są muzykami improwizującymi, a ona świetnie też się umie w to wpasować. Sam czekam na koncerty, w Warszawie do Romy na pewno się wybiorę. Wiele zależy od publiczności, bo to może zmienić percepcję artystów też troszeczkę. Ale Anka ma swoją stałą publiczność, tak samo jak ma swoich stałych odbiorców płyt. Zawsze są to te same wyniki mniej więcej. Czyli każdy, kto lubi i akceptuje to, co ona robi, pójdzie i kupi tę płytę oraz, mam nadzieję, pójdzie na koncert. No nie możemy tego przegapić, bo nie zawsze tacy artyści wielcy przyjeżdżają jak ci właśnie, którzy nagrali z nią tę płytę w Miami. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.